Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Stachurska. Witam Państwa w kolejnym odcinku Przekroju Tygodnia. Miał być dzisiaj z nami pan poseł Maciej Małecki. Niestety ze względu na konieczność uczestniczenia w pogrzebie nie mógł być dzisiaj z nami, za to z ogromną przyjemnością witam panią Violettę Kulpa z Prawa i Sprawiedliwości. Ja również z ogromną przyjemnością witam i dziękuję za zaproszenie. Kolejnym gościem jest pan Michał Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. I pierwszy raz w naszym programie Arkadiusz Gmurczyk, Partia Zieloni. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Wiola w ostatnim odcinku już się nam wyspowiadała, co i dlaczego kandyduje do Sejmu, bo muszę Państwu powiedzieć, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że moi pozostali goście również kandydują do Sejmu w najbliższych wyborach, więc zapytam teraz panów, dlaczego zdecydowaliście się na start w wyborach do Sejmu? Może pani Michał. Powody są dwa. Jeden to jest taki ogólny powód, taki, że nie podoba mi się to, jak obecnie rządzący sprawują swoją władzę. Nie podoba mi się podejście do podatków, do społeczeństwa pod kątem gospodarczym, czyli mamy teraz takie podejście, że trzeba jak najwięcej podatków z Polaków zebrać, stąd pewne działania typu podnoszenie płacy minimalnej, stąd zaniechanie swoich obietnic, czyli nie podniesienie kwoty wolnej od podatku, stąd prawie 40 nowych podatków ukrytych pod nazwami typu daniny, opłaty i wiele innych nowych danin. I później następuje rozdawanie tych pieniędzy, które są zebrane, tak aby stworzyć takie wrażenie, że to oto dobry rząd Prawa i Sprawiedliwości daje Polakom pieniądze. Tylko każdy, który zna się na ekonomii, wie o tym, że nie są to pieniądze rządu, tylko są to pieniądze obywateli uprzednio im pobrane właśnie w tych przeróżnych daninach. Ja mam zupełnie inne podejście do gospodarki. Od zawsze miałem podejście prawicowe, które zakłada, żeby tych podatków było jak najmniej, żeby zostawiać ciężko wypracowane pieniądze Polaków w ich kieszeniach i żeby to oni decydowali o tym, na co chcą je wydawać. Stąd pomysły typu dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, stąd kwestia emerytury bez podatku i wiele innych tego typu pomysłów, zmieniających myślenie na temat podatków Polaków. To przede wszystkim. I druga sprawa, czyli kwestia tego, że potrzebujemy silnego głosu Płocka w parlamencie, żeby załatwiać sprawy, których nie da się załatwić z poziomu samorządu. Stąd walka o drogę ekspresową S10, stąd po prostu potrzeba tego, żeby płocczanie znaleźli się w Sejmie. Dlatego bardzo się cieszę, że nie ma tu z nami osób, które znajdują się na jedynkach, tylko są tu płocczanie i mam nadzieję, że wszyscy z naszej trójki znajdziemy się w Sejmie. Tak, w dużym skrócie. Ale mimo wszystko coś czuję, że pani Wiola zaraz skonfrontuje tę odpowiedź, ale najpierw damy głos panu Arkowi. Michał trochę tak naprawdę ułatwił zadanie, ponieważ powiedział na początku te rzeczy, które ja również chciałem powiedzieć. Ale ja również kandyduję dlatego, że nie zgadzam się na to, jak kolejne rządy niszczą chociażby polską przyrodę. Na to, co robią z polską przyrodą. Kandyduję, ponieważ chcę zmian, a jeśli chcę zmian, to muszę być w tej polityce, czy tego chcę, czy nie chcę. Jako maratończyk nie boję się ciężkiej pracy i chcę walczyć o ten nasz Płock, o nasze Mazowsze. I dzięki Państwa głosom być może będę miał taką możliwość. Pani Biela, dobrze myślę, że chce się Pani odnieść. Tak, zdecydowanie. Znaczy, z pewnym przymrużeniem oka traktuję te słowa, które wypowiada Pan Michał Sosnowski, dlatego że no szczerze mówiąc, to tak jak w poprzednim programie, którym na tym miejscu dokładnie siedział pan Mariusz Pogonowski i mówił straszne ogólniki, że zabierają, że nie ma demokracji, że PiS to najgorsze rządy, które są na świecie. No szanowni panowie, nie ma takiej sytuacji. Wyjdźcie na ulicę, porozmawiajcie z mieszkańcami, z Polakami, jak naprawdę oceniają ten rząd. To jest pierwszy rząd, który wreszcie słucha Polaków, realizuje obietnice wyborcze, a nie, tak jak pana koledzy z PSL-u i z Platformy Obywatelskiej jeszcze tak niedawno, wcale to nie polega na tym, że my zabieramy Polakom, bo wręcz przeciwnie, mija się pan z prawdą, bo podatki są obniżane. Niech pan trochę poczyta, jeśli pan wierzy tylko w doktryny, które są przekazywane w SMS-ach partyjnych.
To nie jest prawdą, że wszystkie pieniądze są zabierane Polakom z podatków, bo wystarczy po prostu ograniczyć złodziejstwo w kraju. Bo te pieniądze, które były gdzieś w dziwnym trafem przekazywane mafiom paliwowym i innym strukturom, które się bardzo dobrze przysłużyły niestety mniejszej ilości podatków, które powinny wpływać do Skarbu Państwa, wreszcie zostały do tego Skarbu Państwa włożone i wreszcie można z tych środków korzystać i każdy Polak ma prawo z tych środków korzystać. Ja się cieszę, że te pieniądze wróciły do Polaków. Cieszę się, że to młodzi mają więcej środków finansowych, że są obniżone podatki, że przedsiębiorcy mają ułatwioną działalność gospodarczą. Ja z tego się po prostu cieszę. To, że wreszcie wróciliśmy do wieku emerytalnego nie 67, tylko 60 i 65, to pana koledzy niestety tak zakończyli kadencję poprzednią, że niestety wprowadzili szereg decyzji, które były bardzo niekorzystne dla Polaków. A teraz wreszcie to jest pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który, jeszcze raz powtarzam, realizuje obietnice wyborcze, a nie tylko kończy się na obietnicach wyborczych w dniu wyborów i tuż przed wyborami. Muszę się odnieść. No, pani przewodnicząca mówi o obniżaniu podatków, kiedy wprowadziliście blisko 40 nowych podatków. Mówicie o ułatwieniu dla przedsiębiorców, podczas gdy podniesiono ZUS. Po raz kolejny znowu od stycznia wchodzi podwyżka dla przedsiębiorców. Podniesienie najniższej płacy minimalnej również wpłynie niekorzystnie na przedsiębiorców. Kolejną rzeczą jest to, że pani zwraca się do mnie, że moi koledzy de facto okradali Polaków. Ja tylko przypomnę, że ja mam dużo mniej wspólnego z poprzednim rządem niż pani. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ ja nie należę do żadnej partii politycznej, a pani jest członkiem i szefową tak naprawdę lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, bądź jedną z czołowych postaci. A przypomnę, że doradcą Donalda Tuska w tamtym czasie był premier Mateusz Morawiecki. Wicepremierem był premier Jarosław Gowin. Czyli osoby działały w tamtym rządzie, które pani cały czas wspiera swoją aktywnością. Więc no jest tu pewna niespójność. Znaczy niespójność jest w pana słowach, kiedy pan mówi, że nie jest członkiem partii politycznej, a doskonale pan korzysta z tego, co panu ta partia polityczna daje, bo jest pan teraz wiceprezesem spółki miejskiej dzięki zaangażowaniu w koalicję PSL-u razem z Platformą Obywatelską, a wcześniej dostał pan posadę dzięki marszałkowi Struzikowi. I najpierw pan mówi, że nie jest członkiem partii politycznej, ale z drugiej strony pan kandyduje z listy PSL-u, jest pan osobą, która uczestniczy w życiu politycznym tej partii, na każdych zdjęciach, na każdych fotografiach, na każdych zdjęciach, gdzie jest podpisywany pan jako kandydat z listy PSL-u. Tak samo, no niech pan mi nie wmawia, że stanął pan do konkursu otwartego na wiceprezesa spółki miejskiej i otrzymał pan tą funkcję. No proszę, no nie opowiadać pani takich bajek. Pani jako radna miejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarządy spółek są powoływane. Są powoływane przez prezydenta po pewnie ustaleniach. A koalicja jest jaka? Naprawdę proszę nie oceniać wszystkich swoją miarą, bo doskonale podszczanie i wszyscy zdają sobie sprawę również z tego, gdzie pani pracuje i w którym momencie pani znalazła tamtą pracę. W związku z tym takie ataki no, są trochę zalatują tu pewną hipokryzją. Ale w przypadku pana byłego radnego jest. Mówiliśmy o sytuacji politycznej i o poprzednich rządach, oceniając je w kontekście działalności obecnych rządów. Natomiast pani rozpoczęła taki ad personam. Do tej polityki wielkiej jednak wróćmy. No właśnie. Uspokajamy troszeczkę atmosferę. Panowie, wasze najważniejsze punkty w Sejmie. No, co tam chcecie zrobić? Oprócz tych założeń, które na początku powiedzieliście, dlaczego zdecydowaliście się na start? Ale co konkretnie chcecie w Sejmie zrobić? Panie Arku. Muszę przyznać szczerze, że słuchałem wypowiedzi moich poprzedników z taką dozą trochę nieśmiałości i zakłopotania, bo ja szczerze mówiąc wolałbym, żeby tak jak Michał zaproponował, żebyśmy wszyscy grali gdzieś tam pomimo wszystko w tej jednej drużynie, walczyli o ten lepszy Płock i Mazowsza, aniżeli tu się kłócili. Ja również bym wolał, dlatego ja nie atakowałem ad personam, broń Boże, nikogo. Mm-hmm. Nikt nie atakuje od tej sekundy. Proszę Państwa, moim zdaniem opcję powinniśmy mieć dziś wszyscy jedną. Nie polityczną, a proklimatyczną. Czyli... Stoimy w obliczu wielkiego zagrożenia. Czy tego chcemy, czy nie? Stoimy w obliczu wielkiego zagrożenia katastrofy klimatycznej. O tym przede wszystkim powinniśmy myśleć. Jeśli ale jednak startuje natomiast... pan z listy Koalicji Obywatelskiej, tak, a nie tylko przypominam, że jestem w Partii Zieloni, pomimo wszystko. Jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy, którymi chciałbym się zająć w Sejmie, czyste powietrze, czysta woda, pewnie będziemy rozmawiać dzisiaj na temat Wisły. Jeśli zdążymy, bo przy tak ożywionej dyskusji. No miejmy nadzieję, że pomimo takiego początku jednak trochę zdołamy jakoś tam ostudzić te nasze emocje i wyhamować i pójdzie nam trochę sprawniej i bez takich niepotrzebnych emocji.
czyste powietrze, czysta woda i to, co jest nam w Płocku chociażby potrzebne. Potrzebujemy w Płocku odpowiedniej służby, chociażby szpitala klinicznego, kliniki, odpowiedniej onkologicznej opieki. Płoczanie nie powinni się leczyć w Warszawie, to specjaliści nie powinni przyjeżdżać do Płocka, tylko tu powinniśmy mieć taką... No to już się zaczęło dziać, mieliśmy niedawno konferencję prasową, minister zdrowia zapewniał, że to specjaliści że będą wyborami. Przyjeżdżali do Płocka, z drugiej strony marszałek Struzik też zaprasza na wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka radioterapii, więc myślę, że to z każdej strony idzie i to nie jest... Super, czas najwyższy. Nie tylko, szkoda, że dopiero teraz przed wyborami. Nie tylko przed wyborami, bo z tego co wiemy, to od 3 lat trwało przygotowanie tego programu, tutaj pewnie pani Violetta ma większą wiedzę na ten temat, dlaczego? Ale konkretnie wchodzi ośrodek radioterapii to też nie jest nowa sprawa, oczywiście tak, proces inwestycyjny trwa. Tak, to jest od kilku lat o tym rozmowa. Oczywiście. Tylko pytanie, dlaczego mamy to realizować z partnerem prywatnym, skoro mamy możliwość realizowania to z partnerem publicznym, czyli z Ministerstwem Zdrowia i środkami, które pochodzą z NFZ-u, które proponuje właśnie minister zdrowia. I wydaje mi się, że to jest najrozsądniejszy pomysł zorganizowania prawdziwego zdarzenia ośrodka radioterapii, plus oczywiście pomoc prawdziwych fachowców z Instytutu Onkologii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, co w moim przekonaniu jest to idealnym pomysłem i rozwiązaniem dla Płocka, bo otworzenie jeszcze to, co powiedział pan profesor z Instytutu Onkologii, również na spotkaniu nie tak dawno, że jest szansa na otworzenie filii onkologii właśnie tego instytutu w mieście Płocku, co byłoby fantastycznym rozwiązaniem i cieszę się, że wreszcie ten program, który był przygotowywany rzeczywiście przez 3 lata, to nie jest takie proste pstryknąć sobie i zrealizować taki duży program proonkologiczny, prozdrowotny dla mieszkańców Płocka. To nie jest kwestia jednego miesiąca, ani to, co pan zarzuca, kwestia wyborów, które właśnie następują. Nie, to jest po prostu element przygotowania. Mogłabym się zapytać, dlaczego Peponko tak długo nie zadziałało, tylko wszyscy wykorzystywali to w okresie kampanii. To mogłabym to samo zarzucić. Natomiast dość gadania, wreszcie realizujemy. I to właśnie robimy. I to jest konkretny pakiet, który został zaproponowany mieszkańcom Płocka. I wydaje mi się, że to jest naprawdę super rozwiązanie. To jest w moim przekonaniu krok milowy, który wykonaliśmy do przodu. Ja tylko jako ciekawostkę chciałbym tu zauważyć a propos programów onkologicznych, że jeżeli chodzi o środki z ministerstw i Ministerstwa Zdrowia przede wszystkim, o których mówi pani przewodnicząca, to jest taka sytuacja teraz w budżecie centralnym, że większe środki są przekazywane na TVP niż na wszystkie programy onkologiczne. Dlatego taka ja bym proponowała, żeby pan, bo tak pan cały czas sugeruje, że ja pana atakuję. Pana nie atakuję. Ja po prostu staram się bronić i stawiać swoje argumenty merytoryczne. Natomiast mimo, że rozmawiamy mogę? 2 miliardy na TVP? Mimo, że... 800 bodajże ale milionów dlaczego mi pan przerywa? Rozmawiamy merytorycznie. Pan nie potrafi rozmawiać merytorycznie, tylko wrzucać dla pana newsa, który jest super. Natomiast my rozmawiamy o programie zdrowotnym dla mieszkańców Płocka i ja bym proponowała, żebyśmy skupili się na programie, który rzeczywiście przyniesie realne korzyści dla mieszkańców Płocka, a dla pana są lepsze hasła, po to, żeby pana opcja polityczna miała pani w tym momencie jakąś korzyść z tego typu. Dlaczego nie realizuje marszałek tego programu ze środków ministerialnych? Więc odpowiadam, że ministerstwo przez ostatnie 4 lata, nie konkretnie to ministerstwo, ale z budżetu centralnego, na przykład większe środki szły na propagandę w TVP niż na wszystkie programy onkologiczne. To tylko w ramach chciałabym skupić się merytorycznie na programie. Nie ma pełnych danych, bo nie wiemy, jak to było za czasów poprzedniego rządu. Ja myślę, że tutaj środki równie mogły być duże. Możemy porównać to ze środkami, które były wydawane na przykład na TVP. To też źle. Pani przewodnicząca wspomniała o programie, o którym ostatnio było głośno za sprawą firmy, w której pani pracuje. Ja się bardzo cieszę, natomiast mam duże obawy, czy te 10 milionów, które Orlen chce przeznaczyć w ciągu najbliższych 6 lat, to jest jakby wystarczająca kwota na tego typu znaczy ja inwestycje. Wie pan co, do tej jeśli pory... mogę skończyć. 10 milionów w ciągu 6 lat. Około 10 milionów złotych kosztuje wybudowanie nowego oddziału i wyposażenie onkologicznego. Dla przykładu podam tylko, że Orlen ostatnio informował jakiś czas temu, że 50 milionów złotych wydał na sponsoring Kubicy, więc mam duże wątpliwości, dobrze, czy faktycznie to, to chcę się odnieść merytorycznie teraz, jeśli tak. Mogę skończyć, czy to jest należycie przekazanie, oddanie dobrze. Jakby mieszkańcom dobrze.
należytej jakby troski. Teraz tak? Czy to faktycznie świadczy o tym, że części programu mamy. Dobrze, minutki. To pierwszy argument. Do tej pory nigdy PKN Orlen nie angażował się w żadne programy prozdrowotne ani proonkologiczne dla mieszkańców Płocka. To jest przełom, dlatego mówię o kroku milowym, który wykonaliśmy, szanowny panie, bo wcześniej rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, która takich pomysłów nie miała. Natomiast wreszcie zrealizowaliśmy projekt, który jest naprawdę super ofertą dla mieszkańców Płocka. To jest pierwsze. Zaczęliśmy, to nie znaczy, że skończymy na tym. Druga rzecz, to jest kolejna oferta, którą realizujemy z trzema partnerami, czyli Instytut Onkologii, Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Ministerstwo Zdrowia. Tak jak zapowiedziałam, kolejnym etapem jest budowa filii w Płocku Instytutu Onkologii, którą będziemy wspólnie realizować jako trzech partnerów i czwarty partner prywatny, którym jest akurat firma PKN Orlen, bo jak wiemy, nie są udziały Skarbu Państwa w 100% w tej spółce, tylko są inni akcjonariusze. Dodatkowo mamy jeszcze ośrodek radioterapii w Płocku. Też wydatek kilkudziesięciu rzędu milionów złotych. To nie jest wydatek tylko 10 milionów. My mówimy o programie, który rozpoczynamy, który kierujemy do mieszkańców Płocka, który jest rozwojowy i będzie kontynuowany w kolejnych etapach. To jest pierwszy etap, o którym powiedzieliśmy. I radziłabym, żebyśmy czegoś nie krytykowali na samym wstępie, jeśli zaczęliśmy, to poczekajmy na rezultaty, poczekajmy na te plany. Nie, mamy czas, dlatego że rozpoczęliśmy coś, szanowny panie, czekaliśmy. Zakład pracy w PKN Orlen funkcjonuje w Płocku 60 lat. PiS w tym momencie rozpoczął swoją kadencję niecałe 4 lata temu. Po 3 latach opracowaliśmy szczegółowy program działania z trzema poważnymi partnerami. Uważa pan, że to jest nic w historii naszej działalności politycznej jako rządu Prawa i Sprawiedliwości i tych władz Orlenu, które są obecnie? Uważam, ja myślę, że nie. Program powinien być opracowany znacznie wcześniej. Szanowny panie, ale to jest program. Poczekajmy może na rezultaty. Uruchamiamy go teraz od 4 kwartału. Nie uruchamiamy go po wyborach. Uruchamiamy go teraz. Bo jesteśmy przed wyborami. Na tym kończymy pierwszą część naszego spotkania. Kontynuujemy ożywioną dyskusję już po przerwie. Przekrój tygodnia. Dobry, witam po przerwie i po bardzo ożywionej dyskusji w trakcie tej przerwy. Przypomnę szybciutko, że moimi gośćmi są pani Wioletta Kulpa. Witam serdecznie. Pan Michał Sosnowski. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Gumurczyk. Dzień dobry. I wracamy do naszej dyskusji, ale czy chcecie jeszcze kontynuować to, co się zadziało w przerwie, czy już lecimy? Pomówmy o problemach komunikacyjnych naszego miasta. To jest dokładnie ten kolejny punkt naszej rozmowy, ponieważ no, nie da się ukryć, że jednym z ważniejszych problemów poruszanym zresztą w wielu kampaniach wyborczych, nie tylko w tej, jest to, że Płock, mówiąc trywialnie, stał się dziurą komunikacyjną i to zarówno pod kątem kolejowym, jak i drogowym. O lotnisku już nawet nie wspominam, czy drodze rzecznej. No, nie da się ukryć, pewnie wy też macie to w swoich programach wyborczych. Jak konkretnie chcecie, co konkretnie chcecie zrobić, żeby Płock przestał być tą dziurą komunikacyjną, pani Wiolu? Znaczy, ja myślę, że te działania, które są w tej chwili podejmowane przez rząd, idą w bardzo dobrą stronę i podam tylko liczby. 2019 rok, chodzi o wykluczenie komunikacyjne, czyli te połączenia autobusowe, które wreszcie są uruchamiane z najmniejszych nawet ośrodków, to jest 300 milionów złotych. W przyszłym roku rząd przeznacza 800 milionów złotych tylko na połączenia komunikacyjne. I rzeczywiście ja w czasie kampanii samorządowej wielokrotnie o tym mówiłam w ubiegłym roku, że tak naprawdę jesteśmy totalną dziurą komunikacyjną, jeśli chodzi o miasto Płock i pewnie wszyscy się z tym zgodzimy. Nie mamy ani połączenia kolejowego, bo z dworca możemy dojechać tylko do Sierpca i do Kutna. Nie mamy tak naprawdę autobusów, a te, które są, naprawdę są w jakimś ograniczonych możliwościach, bo zresztą były tytuły w naszych lokalnych gazetach, kiedy prywatni przewoźnicy też rezygnowali z tej usługi albo ograniczali w jakimś zakresie. Natomiast cały czas pretendujemy do tego, żeby być dużym miastem, że czujemy się tym ponad 100-tysięcznikiem, że chcemy tu ściągnąć młodzież, że chcemy, żeby młodzież tu wróciła po studiach. Natomiast tak naprawdę nie mamy dla nich takiej oferty alternatywnej w stosunku do innych miast. Wiem, że nigdy się nie porównamy z Warszawą, Krakowem, Gdynią, Katowicami czy innymi dużymi ośrodkami, ale to nie chodzi o to. To chodzi o wypracowanie
pewnego klimatu miasta Płocka, bo my rzeczywiście taki klimat mamy. My jesteśmy fajnym miastem średniej wielkości, które naprawdę ma swoje uroki i zarówno położenia, jak i zabytków, jak i takiego klimatycznego miasta, za którymi nie przepadam chociażby w innych miejscach, gdzie jest ten pęd, gdzie jest ta prędkość, że wszyscy na siebie wbiegają, nie wiem, mamy różne obowiązki, a tutaj jest trochę, może nie tyle takie zupełnie wyciszone miasto, chociaż niestety obawiam się, że jeszcze kilkanaście lat takiej właśnie, takiego bytu, jak jesteśmy obecnie i możemy stać się tym miastem, niestety, kiedy mówiło się o Płocku, że to jest miasto róż, jeszcze jak pamiętam, była budowana chyba petrochemia wtedy. Ja to czytałam gdzieś w takich publikacjach i nie chcę być miastem, nie chcę żyć w mieście, w które no, gdzieś pikuje w dół, że mamy perspektywy spadku mieszkańców Płocka. Gdzieś publikatory już, wracam pamięcią, mówiły o nawet 96 tysiącach chyba. Teraz mieliśmy statystyki, GUS przedstawił chyba informację o tym, że mamy kolejny spadek o 800 mieszkańców wedle tych wskaźników, które są przedstawiane. W związku z tym musimy jednak podjąć jakieś działania, które spowodują, że po pierwsze wróci nam alternatywna komunikacja poza samochodową, że będziemy mieli dobrą komunikację drogową, co o czym rozmawialiśmy chociażby CPK. Oczywiście w kontekście dróg szybkiego ruchu, to jest również bardzo ważna i priorytetowa działalność, która powinna być kontynuowana. No i oczywiście rozmawialiśmy o połączeniach kolejowych, drogowych i trzeci most, co dla mnie jest jednym z najważniejszych w tych priorytetach, które powinny być podejmowane jako pierwsze, bo mimo wszystko uważam, że wyprowadzenie transportu ciężkiego poza granicę miasta, realnie poza granicę miasta Płocka, a nie budowanie kolejnych mini obwodnic w granicach miasta Płocka, to nie przynosi nam kolejnego rezultatu. Żeby wreszcie ten ruch samochodów ciężkich wyprowadzić, żeby tutaj zostały samochody osobowe. To chyba są takie najważniejsze informacje, które powinny być przekazane do mieszkańców, o co mi tak naprawdę chodzi i co powinno być zrealizowane, ale myślę, że poprzez te działania, które są realizowane przez rząd, jest szansa na to, żeby to kontynuować i wreszcie mamy możliwość jakby dojścia do środków finansowych, które są realizowane, przez które są realizowane ciekawe rzeczy, które służą mieszkańcom. No tak, myślę, że już jest to widoczne w mieście, że głównym tematem swojej kampanii uczyniłem starania o drogę S10, o przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S10 dla Płocka. Ja wziąłem ze sobą mapkę dróg ekspresowych i autostrad i na niej doskonale widać, jak wielką dziurą komunikacyjną jesteśmy. I tak naprawdę to jest skandal i zarzut do wszystkich polityków szczebla centralnego, którzy rządzili przez ostatnie lata, niezależnie od partii politycznych, ale jest to też konsekwencja pewnych wyborów Płocka. No właśnie wynika takie położenie naszego miasta w tym układzie drogowym z tego, że przez lata wybieraliśmy na przykład do Sejmu osoby, które były nam tu, mówiąc wprost, przewożone w teczkach. Wybieraliśmy do Sejmu warszawiaków, którzy po prostu byli na miejscach numer jeden w popularnych partiach, przez co oni później nie dbali o te nasze sprawy i na przykład nie składali interpelacji, nie występowali w tych kwestiach i nie dążyli skutecznie do tego, aby ta trasa powstała jak najszybciej. Ja tylko przypomnę, że 31 sierpnia minęły dokładnie 4 lata od konferencji prasowej posłów Prawa i Sprawiedliwości, posła i senatora, pana Marka Opioły i pana Marka Martynowskiego, kiedy to obiecywali rozpoczęcie budowy tej trasy i teraz, po 4 latach, usłyszeliśmy, że ona powstanie, jak dobrze pójdzie, za 10 lat. No, chyba numer trasy S10 pomylił im się z terminem realizacji, jak już gdzieś mówiłem. Ale stąd, że wy też macie swojego posła z Płocka. Przepraszam, stąd, proszę pozwolić dokończyć. Stąd uruchomiłem akcję S10 dla Płocka, jest strona internetowa, na którą serdecznie Państwa zapraszam, www.s10dlapłocka.pl, na której można podpisać online petycję. Mamy już ponad 1000 podpisów, nie ukrywam, że docelowo chciałbym zebrać tych podpisów 10 tysięcy, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej łącznie i wysłać taką petycję do rządu o przyspieszenie tych prac, żeby ta droga powstała jednak dużo szybciej. Co też istotne, w tych planach, które przedstawia aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mamy połączenie trasy S10 z tak zwanym ringiem wokół Warszawy. Tylko, że w budżecie państwa na przyszły rok nie ma nawet złotówki na ten ring warszawski. Więc to są tak naprawdę kolejne plany malowane palcem po mapie i stąd taki pomysł i propozycja dla mieszkańców, żebyśmy wspólnie powalczyli o to, żeby zmienić podejście do tej drogi, żeby ona jak najszybciej powstała, a że drogi szybkiego ruchu mogą powstać szybciej niż 14 lat. Widzieliśmy na przykładzie dróg, które powstawały po przyznaniu Polsce organizacji Euro 2012, gdzie powstawały tego typu drogi i dużo dłuższe odcinki w 4-5 lat. Czyli są teraz naprawione. Czyli da się.
I firmy poupadały, szczególnie podwykonawcy. Tak, ale ja nie mówię, że wszystko było idealnie. Ja naprawdę nie jestem zwolennikiem również poprzedniego rządu i wielokrotnie go krytykowałem. Ja mówię więc tylko proszę, o tempie wykonania tych prac, tak? Tempo no, wykonania było faktycznie być może, ale powstały. Świetne, natomiast drogi są w tej chwili... To jest najważniejszy teraz problem. Wielu podwykonawców upadło między innymi i z Płocka. Także to fakt, że do Warszawy musimy jechać 2 godziny, mimo że nie dzieli nas nie wiadomo jaka odległość. Fakt, że do najbliższej autostrady musimy dojechać do Kutna czy do Włocławka. Fakt, że żeby jechać gdziekolwiek pociągiem, no, choćby nad morze, trzeba podrzucić kogoś na dworzec do Kutna bądź Włocławka, to jest skandal de facto. To nasze miasto, jako lider tego regionu, subregionu, powinno być w zupełnie innej sytuacji aktualnie i stąd ja uważam, że dlatego potrzeba silnego głosu Płocczan w Sejmie, stąd taka moja propozycja dla mieszkańców i cała zbiórka jak chce. I jeszcze tylko dodam, że chciałbym na koniec poprosić Państwa również, aby podpisali się pod petycją. Mam nadzieję, że Pani... Nie, ja się nie podpiszę, dlatego to jest akcja polityczna typowo, bo wcześniej, pan nic nie robił, natomiast ja realnie coś robię, działam. Natomiast w tej chwili Pan tak naprawdę robi to pod publiczkę, tylko jako i wyłącznie chcę coś temu powiedzieć. Ale Pani zarzuca, że nic nie robię. A czy mogę skończyć, znaczy Panie Radny, to Panie były radny, przepraszam, Panie Michale. I jako radny działałem bardzo sprawnie. Panie Michale, jest bardzo niegrzecznie przeszkadzać rozmówcy w trakcie audycji. Ale pani to się obraża, mówi, że nic nie robiłem i tego typu kwestie, co jest nieprawda. Nie. Jeśli chodzi o... Pani nie chce zrobić, pani nie chce podpisać no petycji. No to nie, no to pan w takim razie nie chce w ogóle jakiejkolwiek wypowiedzi, Arbu? Bo pan chce ale sam mówić tylko i wyłącznie. I dziękuję, to jest trochę śmieszne w pana wykonaniu, bo pan nie chce słuchać, tylko pan mówi. Natomiast nie słucha pan drugiej strony ze zrozumieniem. Nie podpiszę dlatego, że pan to robi tylko i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, chociaż zarzucacie, przed chwileczką zarzuciliście w pierwszej części programu, że PiS robi na przykład... coś... Ale kampania powinna być merytoryczna, a nie tylko być wyborem mis i misterów po Photoshopie z billboardu. Nie, z pozycjami to, nie wiem, czy ma sens ta dyskusja dalej. Panu Arkowi teraz, co w sprawie komunikacji? Jak pani będzie mówiła, że nic nie robi, to nie ma. Ja z największą przyjemnością podpisałem dziękuję, ten apel, bo uważam, że służy mieszkańcom. Moim drugim punktem mojego programu jest rozwój transportu kolejowego i autobusowego na północnym Mazowszu. Uważam, że droga S10 jak najbardziej również jest bardzo istotną kwestią, która jak najszybciej powinna się pojawić. Dlaczego rozwój transportu kolejowego? Dlatego, że transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym ze wszystkich transportów i na przykład jeśli mówimy o obecnym rządzie, to ponad 100 miliardów złotych obecny rząd planuje na zrobienie porządku z rzekami. Chcę je zabetonować, chcę je wyregulować. A może jeśli pogłębić? Tylko 30 miliardów złotych, z tych 100 miliardów złotych przeznaczymy na rozwój kolei, to sprawimy, że w każdym powiacie będziemy mieli wszędzie kolej taką, jak powinniśmy mieć w dzisiejszych czasach. Ale za chwilkę zarzucamy, razy, że nie skończyć, pogłębiamy Wisły. Trzy razy więcej potrzebujemy, trzy razy więcej zużyjemy energii, trzy razy bardziej zanieczyścimy środowisko, jeśli będziemy korzystać z transportu rzecznego do przewożenia na przykład materiałów. Trzy razy mniej dwutlenku węgla wyślemy tam, gdzie nie powinniśmy wysłać, jeśli te same materiały będziemy przesyłać kolejno. Wie pan co, przed chwileczką słuchałam z dużą uwagą pana wypowiedzi. Nie tak dawno, w niedalekiej przeszłości, mieliśmy sytuację, kiedy fekalia wpłynęły nam do Wisły. Powiem szczerze, że ja nie słyszałam ani pana głosu, ani pana protestów w zakresie zanieczyszczenia Wisły i skutków tego, co się teraz między innymi dzieje, bo ja na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nie wiem, co się znajduje w rzece, mówię o wodzie surowej, czyli jakie pierwiastki, czy są ścieki przemysłowe, czyli metale ciężkie między innymi i jak to wpłynie na cały ekosystem, bo wiemy doskonale o tym, że jest mnóstwo zadoleń, że są zakola i to wszystko się tam gromadzi. I dziwnym trafem ja nie słyszałam ani protestów, ani głosu ekologów, ani pana, czyli Partii Zielonych, którzy by wypowiedzieli się, jakie skutki będzie miało miasto i inne, które leżą niżej, w stosunku do tego, co wypłynęło z oczyszczalni ścieków z Warszawy. Niestety niekontrolowane, wbrew pozorom, co mi mówiono, że to jest kontrolowany wyciek ścieków, co oczywiście jest bzdurą totalną. Wcześniej zarzuciła mi pani, że powinienem, również Michałowi, że powinienem wyjść na ulicę i porozmawiać z ludźmi. Tak się składa, że na tej ulicy jestem od dawna i z tymi ludźmi rozmawiam. Niestety nie widziałem tam nigdy pani. Jeśli chodzi natomiast o kwestię... A to pan kłamie teraz. Teraz pan kłamie. Nie, po prostu mówię, że pani... Na marszach LGBT nie uczestniczę. Od razu mówię.
okej, okay, proszę dzielić Polaków dalej. Nie, ja nie dzielę, tylko pan mi zarzuca, że ja nie uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami, co jest kłamstwem, które mi pan zarzuca w tej chwili. Jeśli chodzi o awarię oczyszczalni Czajka, musi pani chyba bardziej uważnie śledzić to, co się dzieje w mieście, ponieważ między innymi na ten temat organizowaliśmy konferencję nad Wisłą i tam się dokładnie wypowiedzieliśmy na ten temat. Więc bardzo mi przykro, jakoś nie dotarły do mnie te informacje. Mniej więcej była było tam, że niepotrzebnie rząd się wtrąca z tego, co powiedzieliście. Była taka konferencja prasowa jedna faktycznie. Nie, to może warto się bardziej w każdym razie zainteresować tym, ale protestów nie słyszałam żadnych. Nie słyszeliśmy. Podobnie nie słyszałem protestów z pani strony, kiedy Orlen wypuszcza różne trujące substancje do miasta i są różne awarie przemysłowe, na które politycy nie mają wpływu. W związku z tym właśnie grzanie tego tematu w taki sposób jest bardzo nie w porządku, podobnie jak udostępnianie zdjęć rzeki z Florydy. Jeśli chodzi o szczegóły, byłem jedną... No właśnie... Słuszna uwaga. No, z drugiej strony, kiedy ja udostępniałam śnięte ryby w Nowym Duninowie, to zostałam też obrażona, tak. I zarzucono mi, że to Mateusz Morawiecki ten film nakręcił, więc tutaj ja może byłem w tym Nowym zejdźmy. Ja również. Ja również. I tam były te śnięte ryby. Tak. Mało tego, na drugi dzień Gioś potwierdził to w oficjalnym Czyli nic się nie stało. Więc może nie wchodźmy w taki ja sposób dyskusji, tym to bardziej, pytanie. Że kończy nam się czas. Bardzo proszę. Ja byłem w tym Nowym Duninowie wtedy i faktycznie zrobiłem blisko, jakoś około 3 kilometrów sobie pospacerowałem i znalazłem w sumie kilkanaście ryb. To nie jest nic nadzwyczajnego. Było ich więcej. W lecie. Naprawdę było ich więcej. To nie jest nic nadzwyczajnego. Wystarczy też porozmawiać z mieszkańcami, którzy tam mieszkają. Ja to zrobiłem. Proszę zapytać. Ja też rozmawiałam z mieszkańcami. Znam mieszkańców również z Nowego Duninowa i też się z nimi spotykam. I wręcz przeciwnie, słyszałam zupełnie inne głosy. Więc prawdopodobnie mamy podzielone opinie w tym zakresie. Być może. Jeśli chodzi jeszcze tylko jedna rzecz, do której się chciałam odnieść, mianowicie konferencji, którą zorganizowaliśmy. Jeszcze przed konferencją byłem jedną z pierwszych osób, która powiedziała publicznie, wprost, że tej awarii, która miała miejsce w Czajce, nie należy absolutnie w żaden sposób bagatelizować. No tak, tylko wie pan, no bagatelizowanie to nie jest żadne stwierdzenie. Mi chodzi o to, żeby wreszcie zaprotestować i zrobić coś w temacie ekologii dla między innymi mieszkańców Płocka żyjących wzdłuż Wisły. A to, co zrobił rząd, wreszcie podjął szybką decyzję budowy rurociągu i odprowadzenia szybkiego tych ścieków, to było naprawdę genialne rozwiązanie. Natomiast przyznacie panowie szczerze, że niestety bagatelizował to prezydent Warszawy, który raz, że nie zawiadomił nas od razu, jako między innymi mieszkańców Płocka po tej katastrofie, która wystąpiła, a dwa, niestety później bagatelizowano nawet działania rządu, który chciał wyciągnąć rękę w stosunku do miasta stołecznego Warszawy. Czajkę zakończono budować w 2012 roku, jeśli mnie pamięć nie... Remont. Nie, Czajka powstała w 70-tych latach. Miałem na myśli modernizację. W 2012 roku. Jeśli mnie również pamięć nie myli, to kilku poprzednich prezydentów Warszawy było z PiS-u. Ale były trzy remonty Czajki w tym czasie, od momentu powstania do 2012. 12 to był ostatni. Natomiast były trzy modernizacje w tym czasie. Zgadza się. Tylko jestem ciekawy, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej. Ale no to cały czas będziemy sobie zarzucać. Ale proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że w 2012 roku świeżutko oddana, bardzo droga inwestycja nagle całkowicie się psuje. Nie powinno mieć to miejsca absolutnie. No dokładnie. Żeby trochę może stonować emocje, tak pół żartem, pół serio, powiem to, co usłyszałem a propos tej awarii od jednego z mieszkańców, który powiedział mi, że słusznie rozpocząłem akcję Stop Spadochroniarzom, bo jak będziemy głosować na warszawiaków, to będziemy z tego G mieli. No nie wiem, czy powiedzieć, czy no to akurat optymistycznym akcentem. Nie jest najlepsze stwierdzenie, ale... on nie jest, rząd ale... powinien ludziom pomagać, a nie ich straszyć. A to w takim razie, dlaczego samorządy i niektórzy przedstawiciele Platformy i PSL-u chcą decentralizacji i chcą, żeby jak najwięcej kompetencji trafiło do samorządu? Bo samorząd jest najbliżej skoro obywatela. W tym momencie samorząd by sobie robić. Z tym nie poradził, bo właśnie Trzaskowski jest przykładem, kiedy samorząd sobie z problemem nie poradził. 74% Polaków ocenia pozytywnie działalność samorządu, rządu zdecydowanie mniej. Ale dużo lepiej oceniają teraz mieszkańcy Polski. Ja mówię Polski. A propos centralizacji bądź decentralizacji. W jaki sposób oceniają. Samorząd to jest najbardziej udana Ale z takimi problemami jeżeli, niestety sobie nie poradził samorząd. Jeżeli mogę, bo mamy już koniec programu, to w jaki sposób oceniane są poszczególne ugrupowania, najlepiej ocenią Polacy. 13 października Państwa serdecznie zapraszam do udziału w głosowaniu, bo... Obojętnie na kogo oddacie swój głos, to będzie wasz głos, wasz wybór. Nie będziecie mieli do siebie pretensji, że nie zagłosowaliście i ktoś wybrał
za Was. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Violetta Kulpa. Dziękuję, oczywiście zapraszam do urn 13 października. Pan Michał Sosnowski. Dziękuję, głosujcie na Płocczan. I pan Arkadiusz Kmurczyk. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. A my już za tydzień znowu spotykamy się z kandydatami do Sejmu. Przekrój tygodnia.